za świętych patronów naszej diecezji, za świętych patronów naszych świątyń, za patronów naszych, których imiona nosimy. Prosimy, abyśmy i my zasłużyli poprzez nasze dobre życie przebywania razem z nimi. Polską katolicką tradycją jest również gromadzenie się 1 listopada na cmentarzach, aby modlitwą i pamięcią objąć wszystkich naszych wiernych, którzy poprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny. Bardzo wzruszające jest to słowo, które Bóg kieruje dzisiaj do nas przez usta świętego Jana, który w opisie apokaliptycznym napisał: ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Święty Jan widzi ludzi, którzy po zakończonym życiu na ziemi stoją przed tronem baranka. Widzi tłum zbawionych, którzy uwierzyli, że Bóg posłał swojego Syna, aby Jego krwią zostali oczyszczeni, aby przez Jego krzyż zostali wyzwoleni z grzechów, a wierząc w Niego doszli do chwały nieba. Dzisiaj my dołączamy do świętego Jana i widzimy, podobnie jak on, niezliczony tłum naszych sióstr i braci otaczających tron baranka. Dzisiaj my spoglądamy na tych, co przeszli przez życie miłując Boga i miłując bliźnich. Nie szukamy ich daleko, lecz spoglądając na groby Orląt Lwowskich i cmentarza Łyczakowskiego, odnajdujemy ten apokaliptyczny tłum, który miłował Boga, a wraz z tą miłością miłował bliźniego. Odnajdujemy dzisiaj ten wielki tłum, który miłował ojczyznę, wtedy, gdy była pod zaborami i wtedy, gdy odzyskała wolność, poświęcając dla niej swoje życie. Ten apokaliptyczny tłum odnajdujemy dzisiaj pośród tych, co zachowali swój honor i nie splamili swego życia zdradą, nienawiścią czy niesprawiedliwością. Jesteśmy zatem wśród kochających Boga, poświęcających się dla dobra ojczyzny i pośród ludzi honoru. Jesteśmy po to, aby ich świadectwo życia zaszczepić w nas, aby nasza droga naznaczona była wiarą i miłością, pokojem i dobrem. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Przez wszystkie wieki wieku. Słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
chodź. Którą marność nadwyżoną, wtedy przywrócić wszystkim odradzone życie. Stawałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nimi. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią. Chcesz im dać, Panie, a światłość wieku im i stan, niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie, a światłość wieku im i stan, niechaj im świeci. Niechaj przyjdzie Carstwo Twoje, niechaj będzie wola Twoja.